roku 1948 Popielski, były lwowski komisarz, po ucieczce z Wrocławia ukrywa się w nadmorskim Darłowie. Miastem rządzą Armia Czerwona i Urząd Bezpieczeństwa. Nikt tu nie zna jego przeszłości. Nikt nie podejrzewa, co tak naprawdę ma na sumieniu. Kiedy nad morzem zaczynają ginąć kobiety, ktoś musi znaleźć gwałciciela i mordercę. Popielski, który prowadzi tajne śledztwo, wie, czym jest piekło. To otchłań zła, labirynt bez wyjścia i bezmiar cierpienia. Jeszcze zanim książka Marka Krajewskiego Arena Szczurów trafiła w moje ręce, nasłuchałam się o niej naprawdę wielu rzeczy, i dobrych, i złych, bo część spośród osób, które miały przyjemność ją przeczytać, wypowiadała się o niej bardzo pozytywnie, jako o jednej z lepszych książek Krajewskiego, a inni z kolei twierdzili, że Krajewski się wypala i że to jest właśnie, że Arena Szczurów jest słabą książką, słabym kryminałem. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami moją opinią, z tym, że to niestety nie będzie opinia w 100% wiążąca, bo Arena Szczurów to moje pierwsze spotkanie z twórczością Marka Krajewskiego. Wiem, że zaczynam od dziwnej strony, chciałam użyć innego określenia, bo to jest ostatnia część z cyklu o komisarzu Popielskim, no ale mam nadzieję, że wkrótce będzie mi dane coś z tym zrobić i przeczytać kilka innych książek Marka Krajewskiego, żeby już móc Wam tak kompleksowo opowiedzieć o jego twórczości, a teraz póki co zachęcam Was do oglądania. Myślę, że wszyscy mniej więcej kojarzymy, kim jest Marek Krajewski, ale żeby tradycji stało się zadość, powiem Wam o nim przynajmniej kilka słów. Marek Krajewski jest autorem bestsellerowych powieści o Eberhardzie Mocku i oczywiście o Edwardzie Popielskim. Powieści te zostały przełożone na ponad 20 języków, więc jest to jeden z bardziej znanych polskich pisarzy. Otrzymał Nagrodę Wielkiego Kalibru oraz Paszport Polityki. I tak jak powiedziałam już wcześniej, Arena Szczurów jest moim pierwszym spotkaniem z jego twórczością. A czy pozytywnym, czy negatywnym, o tym przekonacie się już za kilka sekund. Arena Szczurów jest reklamowana jako najbardziej mroczny kryminał Marka Krajewskiego. Oczywiście o tym nie mogę się wypowiedzieć, bo nie czytałam innych książek tego autora, ale w każdym razie rzeczywiście jest brutalnie, bo te opisy morderstw i tak dalej są bardzo, morderstw, gwałtów są bardzo brutalne, więc jeżeli nie lubicie takich brutalnych klimatów, to jednak lekturę tej książki bym Wam odradzała. Ja takie rzeczy lubię i akurat to mi się podobało. Uważam, że to nie było wszystko przesadzone. Uważam, że może nie zawsze było potrzebne, ale no dla takich czytelników jak ja to była prawdziwa uczta. Teraz wychodzę na jakiegoś psychopatę, ale akurat to naprawdę mi się podobało. Przede wszystkim ta powieść Marka Krajewskiego jest bardzo lekko napisana. Widać, że Marek Krajewski ma dobre pióro, tylko czasami brakuje mu może pomysłu, bo rzeczywiście ta książka liczy sobie jakieś prawie 300 stron, a będąc w połowie zaczynałam zastanawiać się nad tym, do czego ta historia właściwie zmierza, bo momentami wydawała mi się taka przytrzymana, przydługawa, a ja lubię, kiedy w kryminałach cały czas coś się dzieje, a nawet jeżeli się nie dzieje, to ja wiem, że nie dzieje się po coś. Marek Krajewski specjalizuje się w pisaniu kryminałów retro. Jeżeli lubicie takie klimaty, jeżeli chcielibyście poczytać kryminał, którego akcja toczy się w 1948 roku, to myślę, że będziecie usatysfakcjonowani, bo ten klimat rzeczywiście czuć. Książkę czyta się lekko, przyjemnie, ale jeżeli będziecie wymagać od niej czegoś specjalnego, czegoś takiego mega, takiego kryminalnego wybuchu, czegoś, co wgniecie Was w fotel, to tego tutaj nie znajdziecie. Znajdziecie dobry kryminał z bardzo dobrymi, brutalnymi opisami. Ciężko jest mi porównywać Marka Krajewskiego do kogoś innego, bo nie lubię porównywać kogoś po przeczytaniu, do kogoś po przeczytaniu tylko jednej jego książki. Ale tak jak powiedziałam, mniej więcej w połowie zaczęłam zastanawiać się, dokąd zmierza ta historia, a to jest chyba takie lekko alarmujące, bo zazwyczaj, kiedy czytamy kryminały, zastanawiamy się przede wszystkim nad tym, kto zabił albo dlaczego zabił, jeżeli już wiemy kto. Żeby dobrze bawić się przy Arenie Szczurów, nie musicie czytać innych książek Marka Krajewskiego. Jeżeli tak jak ja nie czytaliście jego wcześniejszych pozycji, to śmiało możecie przeczytać Arenę Szczurów, choć oczywiście najlepiej byłoby czytać te wszystkie książki o Edwardzie Popielskim po kolei, no ale jeżeli z jakichś powodów dostaliście tą książkę
pod choinkę z okazji Bożego Narodzenia, to jak najbardziej możecie ją czytać bez kupowania wcześniejszych części. To nie jest kryminał bardzo dobry, ani też to nie jest kryminał bardzo zły. To jest coś pomiędzy. Myślę, że no jak na to, co czasami słyszymy o Marku Krajewskim, jego książki przetłumaczone na ponad 20 języków i tak dalej, to jednak oczekiwałabym od niego czegoś więcej. No spodziewałam się takiego wow, ale to też może chodzi o to, że no nie każdemu musi się podobać czyjaś twórczość, ale tak jak powiedziałam na samym początku, ja bardzo chętnie zajrzę do innych książek Marka Krajewskiego, żeby sprawdzić, czy one rzeczywiście były lepsze. Ja już się powoli z Wami żegnam. Mam nadzieję, że udało mi się pomóc Wam w wyrobieniu sobie własnego zdania na temat tego, czy chcecie przeczytać Arenę Szczurów, czy jednak dacie sobie z nią spokój, chociaż moim zdaniem myślę, że warto, przynajmniej z mojej perspektywy, więc kogoś, kto przeczytał Arenę Szczurów jako pierwszą książkę Marka Krajewskiego. I przy okazji mam do Was pytanie, czy moglibyście mi polecić inne, bardzo dobre, te najlepsze książki Waszym zdaniem Marka Krajewskiego, bo nie ukrywam, że chciałabym do jego twórczości jeszcze sięgnąć. Już teraz naprawdę się z Wami żegnam, zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmików i do zobaczenia już wkrótce.